Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polacy z Mariupola apelują o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy i premier Ewy Kopacz. Obawiają się o swoje życie i chcą przyjechać do Polski. Niestety Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest głuche na ich prośby. Polacy z Donbasu czują się opuszczeni przez polskie władze. Słuchając zapewnień, że Polska jest gotowa przyjąć setki uchodźców, muzułmanów, ubolewamy, że dla nas katolików, potomków represjonowanych Polaków, dzieci i wnuków przymusem wywiezionych przez NKWD z Podola i terenów byłej II Rzeczypospolitej Polskiej na Donbas, polskich żołnierzy, nauczycieli, urzędników nie ma miejsca na naszej historycznej ojczyźnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wszelkie prośby o pomoc w powrocie do Polski odpowiada, że sytuacja w Donbasie jest już unormowana i nie ma takiej potrzeby. My uznajemy, że Ukraina jest państwem stabilnym. W Donbasie obowiązuje zawieszenie broni między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami. Wciąż jednak dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Bojownicy ostrzeliwują budynki mieszkalne. Życie w ciągłym napięciu i obawie o swoje życie jest bardzo trudne, a tak wygląda codzienność Polaków w Mariupolu. Jeżeli chodzi o Mariupol, jesteśmy oczywiście w kontakcie ze wszystkimi obywatelami polskimi. Jest ich około 200, ale tak jak mówię, to w tej chwili są obszary całkowicie stabilne. Na początku roku po wielu perturbacjach rząd sprowadził do Polski 200 Polaków z Donbasu. Program w pełni się powiódł. Blisko 200 osób znalazło w Polsce po półrocznym rządowym programie adaptacyjnym nowy, bezpieczny i przyjazny dom. Na tym się jednak skończyło. Teraz rząd chce przyjmować tysiące nielegalnych imigrantów, którzy napływają do Europy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Choć wiele jest jeszcze do zrobienia dla Polaków na Kresach. Trzonem polityki imigracyjnej powinna być polityka repatriacyjna. Czyli powinniśmy zacząć od stworzenia Polakom rozsianym przede wszystkim za naszą wschodnią granicą warunków do tego, żeby wrócili do Polski. Zbyt wiele jest w tej chwili bólu tych, którzy mieszkają na wschodzie, a chcą wrócić do Polski. Bo tutaj są ich korzenie, tutaj są ich rodziny, stąd się wywodzą. Niestety polityka repatriacyjna kuleje od lat. Mamy ustawę o repatriacji. Czy Państwo wiecie, że w ciągu 12 lat funkcjonowania tej ustawy zaledwie do Polski przyjechało niespełna 5 tysięcy osób w latach 2001-2012. Polacy z Mariupola są gotowi pracować społecznie i nawet zamiatać ulice. Wszystko po to, by w zamian otrzymać gwarancję bezpieczeństwa i dach nad głową. Polskie rolnictwo potrzebuje wszechstronnego wsparcia i będę o to zabiegał, zapewniał wczoraj prezydent Andrzej Duda. Odwiedził Mazowsze i Podlasie, gdzie poinformował także o tym, że gotowe są już projekty ustaw dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Niestety lista problemów, z jakimi muszą się zmagać polscy rolnicy, sadownicy i hodowcy, jest bardzo długa. Do najbardziej palących problemów zaliczamy ochronę polskiej ziemi i lasów, straty finansowe wynikające z zakazu uboju rytualnego, zbyt rygorystyczne wymogi weterynaryjne, nierówne traktowanie polskich rolników, producentów mięsa wołowego i wieprzowego przez służby weterynaryjne w stosunku do importerów, karanie rolników za udział w legalnie zorganizowanych zgromadzeniach, zbyt wysokie kary za przekroczenie kwot mlecznych. Wczoraj o swoich problemach gospodarze rozmawiali z prezydentem Andrzejem Dudą w Korczówce na Mazowszu. Pani Małgorzata w swoim gospodarstwie uprawia porzeczkę. W tym roku w skupie oferowano jej 40 groszy za kilo. Taka cena nie pokrywa nawet kosztów produkcji. Zakłady przetwórcze niszczą nas i osiągają niegodziwe dochody. Przecież nie obniżono cen soków i przetworów owocowo-warzywnych w sklepach nawet o 1 grosz. Jak widać, od 2 lat ceny nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Rolnicy mówili także o potrzebie ochrony polskiej ziemi i wyrównaniu dopłat bezpośrednich do średniej europejskiej. Ten rok jest dla gospodarzy bardzo trudny. Susza spowodowała ogromne straty. Niestety rządowa pomoc jest obwarowana wieloma warunkami. Z tego powodu tylko nieliczni mogą na nią liczyć. Na terenie gminy Olszanka 350 gospodarstw złożyło wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach. Jednak niecałe 20% z nich może liczyć na wsparcie.
Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że potrzebna jest zmiana przepisów i procedur dotyczących przyznawania pomocy poszkodowanym rolnikom. Równocześnie wskazał, że niestety polski rząd nie zadbał o właściwą pomoc z Unii Europejskiej. Polscy rolnicy otrzymali tylko ułamek z przyznanych w tym roku 420 milionów euro. Jak walczono o polskie sprawy na tej Radzie do spraw rolnictwa wcześniej, na której ten podział został dokonany w obecności polskich urzędników, w obecności polskiego ministra. Jak tam walczono, że dostajemy przeszło połowę mniej niż Niemcy czy Francuzi. Prezydent podkreślił, że rolnictwo potrzebuje wszechstronnego wsparcia. Andrzej Duda zapewnił, że będzie o to zabiegać. Te problemy, które przed chwilą zostały przedstawione, wszystkie są niezwykle istotne i są mi znane. Są mi znane dlatego, że sprawy polskich rolników, polskiej wsi, polskiego rolnictwa leżą mi na sercu. Dlatego cały czas odbywam w tych sprawach konsultacje i zasięgam informacji. Andrzej Duda poinformował wczoraj także podczas swojej wizyty na Mazowszu i Podlasiu, że gotowe są już projekty ustaw dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Mam nadzieję, że Sejm się tymi sprawami zajmie. Ten Sejm, bo ma na to jeszcze czas. Obecnie rządzący potrafili w jedną noc załatwić ustawę, więc mam nadzieję, że się tym zajmą. W kampanii wyborczej Andrzej Duda zobowiązał się do realizacji tych dwóch kluczowych obietnic. Ojciec Święty Franciszek rozpocznie dziś czwartą w tym roku podróż apostolską. Tym razem papież odwiedzi Kubę i Stany Zjednoczone, kraje, które po ponad pół wieku odbudowują obecnie relacje i to dzięki zasłudze właśnie Watykanu. Podróż Ojca Świętego na Kubę i do Stanów Zjednoczonych ma potrwać 10 dni. W jej trakcie poruszone zostaną aspekty społeczne, polityczne, ekologiczne, a także te dotyczące przyszłości Kościoła. Zanim spotkamy się osobiście, pragnę przesłać Wam gorące i serdeczne pozdrowienia. Odwiedzę Was, by dzielić się wiarą i nadzieją, abyśmy wzajemnie się wzmacniali i trzymali się Jezusa. Do stolicy Kuby, Hawany, papież przybędzie dziś po południu tamtejszego czasu. Na lotnisku José Martí odbędzie się ceremonia powitania. W niedzielę rano Franciszek będzie sprawował mszę świętą na placu Rewolucji w Hawanie. Następnie spotka się z władzami Kuby, w tym z przewodniczącym Rady Państwa Republiki Kuby, Raulem Castro. W niedzielny wieczór Ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporą w hawańskiej katedrze, a także spotka się z młodzieżą w Ośrodku Kultury. Kuba to kraj, który się otwiera na zachód, nawiązuje kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Po długich latach komunizmu Fidela Castro, takiego bardzo radykalnego, który doprowadził do ruiny ekonomicznej społeczeństwa, ale również do całkowitego opuszczenia tego społeczeństwa w sensie moralnym, w sensie takim duchowym. Kubańczycy jednak zachowali wiarę. Od wtorku 22 września do niedzieli 27 września Ojciec Święty Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone, gdzie między innymi złoży wizytę w Kongresie, będzie gościem w siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz weźmie udział w 8. Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. Rodzina jest fundamentem życia w ogóle, bo w rodzinie człowiek przychodzi na świat. I wobec tych wszystkich problemów, jakie dzisiaj się pojawiają, i in vitro, i aborcja, i przemoc, gwałt w rodzinie, i świadome macierzyństwo i ojcostwo. Dla Ojca Świętego będzie to ostatnie przygotowanie do październikowego synodu biskupów o rodzinie. Tymczasem wizyta Ojca Świętego Franciszka na Kubę i do Stanów Zjednoczonych była jednym z tematów rozmowy telefonicznej przywódców tych obu krajów, Baracka Obamy i Raula Castro. Jak poinformował Biały Dom, prezydenci Barack Obama i Raul Castro rozmawiali o sprawach związanych z normalizacją stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Przywódcy obu krajów uznali wkład Ojca Świętego Franciszka w nawiązanie nowych relacji w stosunkach dwustronnych. Papież odegrał kluczową rolę w ponownym nawiązaniu relacji dyplomatycznych między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. W 2014 roku wysłał listy zarówno do Raula Castro, jak i do Baracka Obamy, które zainicjowały zbliżenie obu państw.
Do rozmowy dwóch prezydentów doszło kilka godzin po ogłoszeniu przez amerykański rząd złagodzenia embarga wobec Kuby. Raúl Castro wezwał Baracka Obamę do całkowitego zniesienia embarga wobec Kuby. Amerykański prezydent nie ma jednak takich uprawnień, a rządzący w Kongresie Republikanie są przeciwni przerwaniu izolacji wyspy. Dlatego właśnie Barack Obama łagodzi embargo za pomocą aktów wykonawczych. Wczoraj rząd prezydenta Obamy ogłosił uproszczenie procedur otwierania przez amerykańskie firmy przedstawicielstw na Kubie i zniesienie ograniczeń przy eksporcie do tego kraju oprogramowania i sprzętu telekomunikacyjnego. Rząd USA zniósł też limity środków finansowych, jakie można przesyłać na wyspę. Chiny są gotowe do podjęcia rozmów w sprawie programu atomowego Korei Północnej. Pekin wezwał państwa zaangażowane w dialog na temat likwidacji północno-koreańskiego programu do wznowienia negocjacji, które od 7 lat tkwią w impasie. Zbrojenia nuklearne i rakietowe Korei Północnej stały się globalnym zagrożeniem. Chiński minister spraw zagranicznych oświadczył, iż dialog z udziałem Chin, USA, Rosji, Japonii, Korei Południowej i Korei Północnej jest wciąż najlepszym sposobem radzenia sobie z kwestią nuklearną na Półwyspie Koreańskim. Chiny uważają, że w tej chwili wszystkie strony powinny reaktywować wspólną deklarację tak szybko jak to możliwe, stworzyć warunki i wypracować porozumienie tak, aby utorować drogę do wznowienia 6-stronnych rozmów. Rozmowy zakończyły się fiaskiem w 2008 roku, gdy Pjongjang odmówił zgody na zagraniczne inspekcje i zadeklarował wygaśnięcie porozumienia. Członkowie rozmów 6-stronnych to wszyscy członkowie Narodów Zjednoczonych i wszyscy mają obowiązek przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy mają obowiązek wdrożenia rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wzywamy wszystkie strony, aby przyjąć postawę odpowiedzialności i nie wprowadzać żadnych nowych aktów prawnych, które mogłyby spowodować jeszcze bardziej napiętą sytuację. Pod koniec 2012 roku Korea Północna dokonała próbnego startu rakiety dalekiego zasięgu, a na początku 2013 roku przeprowadziła kolejny test nuklearny. A już za chwilę prognoza pogody, kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Czekam na Państwa i do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozy pogody. Czeka nas na ogół pochmurny dzień. Więcej szans na przejaśnienia dopiero po południu. Deszcz spodziewany jest na wschodzie kraju. W dzień na termometrach maksymalnie od 20 stopni w rejonie Pomorza Gdańskiego do 23 na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Ciśnienie będzie spadać, na barometrach 1019 hektopaskali. A przed nami szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam i do zobaczenia.